Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Dawid Śmiełowski na Media Day przed galą KSW 72, więc może przejdźmy od razu do tego, co rozmawialiśmy przed kamerami. Przed włączeniem kamer, może tak. No to jak ta waga? Bo rozmawialiśmy z Patrykiem Kaczmarczykiem, wspomniał, że wierzy w ciebie, że wagę zrobisz, że jest przekonany, że tobie też na tym zależy. No to co? Waga zrobiona prawie? Jak jest przekonany, że zrobię wagę, to po co farmazoni w tych wywiadach tam, nie? No, nie zmotywował mnie tym, ja wiem, że muszę zrobić wagę, wiem jaki mam limit. Ale no tak, wiesz, to wszystko jest okej. Myślałem, że będzie trochę ciężej, ale wyszło wszystko dobrze, więc jestem zadowolony. Zobaczymy jeszcze teraz do wieczora, ile uda się uciąć. No i jutro robota, wiesz, no zbijanie nigdy nie jest z przyjemnością. Ale no trzeba to robić, taki mamy sport, taką mamy robotę i tyle. Doprecyzujmy może, bo Patryk mówił, że kilka tygodni przed tą walką wyszła prośba z twojego obozu o ten catchweight. Była taka prośba, czy jej nie było? Było, tak, oczywiście była taka prośba, nie mówię, że nie. Miałem kontuzję po pyjczu, miałem kostkę złamaną, wiedziałem, że nie mogę wejść w takie obroty, jakie bym chciał. Gdzieś tam naprawdę miałem przez ten okres przygotowawczy dużo takich prywatnych spraw. Dużo się u mnie działo i chciałem po prostu na spokojnie mieć na wszystko trochę czasu, a nie skupiać się tylko, wiesz, na robieniu wagi, tak? I to było tylko dlatego inicjatywa taka, wiesz, to mi nie zrobi nic, czy byśmy zrobili catchweight na 6,8, na 6,6, ja i tak wniosę na wagę to, co wnoszę zawsze, i tak wniosę na wagę to, co wnoszę zawsze, tylko byśmy się po prostu nie męczyli, tak? No, ale odmówiłem sobie tam, no trudno, parę spraw, no i przypilnowałem i wszystko jest okej. Jesteśmy przy wadze, tak więc kolejne pytanie o wagę. Z jakiej cyfry schodziłeś do kategorii 66 kg? No i jak jutro zobaczymy, tak? Więc chciałbym, żebyś pochwalił się, bo przed kamerą mówiłeś, ale może nasi widzowie będą większymi entuzjastami, kiedy usłyszą. Dawid, ile musiałeś wagi robić? No nie wiem, czy się czym chwalić, ale no, gdy zaczynałem, no delikatnie się tam podpuściłem. Nie było tragedii faktycznie, ale no pojadłem sobie trochę. Zaczynałem tak z 83 kg, więc trochę tego było. Trailery. Powiedz mi teraz od twojej strony, jak to wygląda? Czy to było takie, że dużo mówiłeś, a fragmenty zostały wycięte pod budowanie tego napięcia między wami? Czy raczej wszystko to, co chciałeś przekazać w tych trailerach, tam się znalazło? No bo wspomniałeś, że Patryk... wspomniałem, że Patryk życzy ci zrobienia wagi, tak, że to wszystko brnie w tą stronę, że po walce będziecie mogli zbić piątki. Jak to jest w twoim wypadku? Wiesz co, raczej mogli dać jeszcze więcej, czego nie dali. Pikanterii. Tak, więc no, ja tutaj nic nie udaję, nic nie podkręcam. Jak czuję, tak robię, jak wszystko jest okej, gdzie były poprzednie walki, wypowiadam się okej o moich rywalach, szanowałem ich. No, Patryka też szanuję, no, ale nie podoba mi się. Nie podobały mi się pewne sprawy, no i nie będę tego ukrywał. Jeszcze co tam pytałeś? Bo już pytałem odnośnie tego, czy te trailery wyglądają tak, jak wyglądają później na YouTubie, czy jednak było więcej, co chciałeś przekazać, a powiedzmy gdzieś tam to umknęło dla osoby obrabiającej te materiały. Nie, no wiesz co, czasem ludzie się po prostu wypowiadają na dany temat, jeżeli nie mają poglądu całej sytuacji, i to jest jakby... niefajne po prostu, bo szczekają, piszą jakieś głupoty, a nie znają całego jakby, wiesz, otoczki tego wszystkiego, czego się zaczęło, na czym się skończyło, tylko znają jakieś pewne tam, wiesz, wpisy, jakieś pojedyncze rzeczy i po tym sobie mają swoje zdanie po takim poglądzie, no i to jest jakby zaburzony pogląd. To o co chodziło? Co miałeś na myśli a propos tych umiejętności aktorskich Patryka? A, nie, no to chłopaki na Viaplay po prostu pytali, więc stwierdziłem, że Patryk fajnie tam udaje Conora. Jeśli on mówi, że nie udaje, to nie wiem, to chyba Conor udaje jego. No, trudno, no to chyba Conor udaje lepiej, ale no takie mam wrażenie robi na mnie po prostu i tyle. No, nie wszyscy mogą się na mnie zgodzić, ja mam takie wrażenie i tyle. Proszę. Podoba ci się to, jakie jest, czy podoba ci się? Podoba ci się ta zła krew? Potrzebujesz tego? Uważasz, że na przestrzeni tych wszystkich pojedynków może nie miałeś czegoś takiego, że gdzieś były te szpilki wbijane na social media, gdzieś tam w trailerze? Może po prostu Dawid jest dobrym chłopakiem, a tutaj wyszedł taki wyjątek?
Wiesz co, ja nigdy nie zaczepiam. Każde moje walki były z szacunkiem, nie wyzywaliśmy się, nie ubliżaliśmy sobie. Mieliśmy walkę i było wszystko fajnie. Potem zbieraliśmy piątkę, jest okej. Dowiem się jakby po tej walce, jak to będzie, gdy wyjdę taki bardziej naładowany, agresywny. Może wyjdzie to na dobre, może na złe, zobaczymy. Aczkolwiek już myślę, że jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że potrafię się kontrolować, wręcz za późno odpalam niż za szybko. Aczkolwiek ta walka trochę z Filipem od tego face to face i od tych wywiadów, gdzie tam nawet na mnie nie potrafił spojrzeć z takim, wiesz, olaniem na tym ważeniu, no to tam mnie troszkę zdenerwował, no i ale to była, wiesz, igła w stogu siana. Są tacy, którzy mówią, że nie do końca jesteś tak szybki, że nie trzymasz dystansu i też nie potrafisz wykorzystać do końca swoich warunków fizycznych. Jest w tym trochę prawdy, co ty myślisz o takich opiniach? No i właśnie o to chodzi, że każdy cały czas myśli to samo z walki na walkę i każdy wchodzi z tą myślą i przegrywa, tak? Podoba mi się, wiesz, mega mi się to podoba, że cały czas jest taka zasłona dymna, że oni jakieś wnioski wyciągają z walk, gdzie naprawdę robię z chłopakami mega mocnymi i znam swój organizm. Chłopaki też mówią, że mega, wiesz, i szybki na nogach, poprawiam się cały czas. No, nie ma co czasem patrzeć na tylko na walkę, tak? No, też trzeba się dostosować trochę na co rywal pozwala. No, mega dużo jest składowych na to. Kto w Ankos MMA mógł, delikatnie mówiąc, odzwierciedlić ten styl Patryka Kaczmarczyka? No bo wiemy, że jest lotny na nogach, stosuje, powiedzmy, taką tą czutkę w MMA. Czy był ktoś taki, kto pomógł ci w tych sparingach, że chętnie do niego wracałeś, do tam Rudka po rundce, jak to potocznie się mówi? Myślę, że taka stała ekipa, to właśnie robiliśmy z Hubertem Lottą, z Konradem Furmankiem, tylko są, na przykład Konrad jest o wiele większy od Patryka. Gdzieś tam z Danielem się próbowałem łapać, bo wzrostowo no, jest wyższy też, no, ale wiadomo, jest mega bardziej doświadczony. No i dużo chłopaków z zagranicy, tak? Przyjeżdżało mega dużo chłopaków z zagranicy, a jeśli chodzi o ekipę, no to się łapaliśmy tu bardziej klubowo, to Hubert i właśnie Furmanek. Uważasz, że ta walka to jest dla ciebie krok w tył? Wiesz co, no jeżeli patrząc na ranking, no to nie powinienem się być z Patrykiem, tak? Chciałbym... Nie chcę tylko wygrywać walk, wiesz o co chodzi. Mógłbym się bić cały czas z kimś poniżej rankingu i wygrywać te walki. Ja chcę się bić z kimś, kto jest wyżej i go gonić, więc jeżeli patrząc na to, Patryk jest mocnym rywalem, mocnym zawodnikiem, nie ma co ukrywać, ale patrząc na po prostu rozpiskę KSW, no jest niżej, więc to jest krok wstecz. Chyba taka nobilitacja w twoim przypadku, będąc w co-main evencie. Jak się z tym czujesz? Amfiteatr, piękny anturaż, tak? Świetny pojedynek. No, matchmaker widać, że bardzo fajnie to rozplanował, chociaż pomogliście też, nie wątpię nawet w to. Tak więc powiedz, Dawid, co takiego daje ci ten co-main event na gali KSW 72? No, myślę, że Patryk pomógł najbardziej, bo jest jakoś bardziej rozpoznawalny, nie ma co ukrywać. Ale on chciał tej walki, więc ja tylko na nią przytaknąłem. Wiesz co, fajnie, że czuję się trochę doceniony też. Fajnie, że KSW chce promować, myślę, tych młodszych zawodników, ponieważ no, oni kiedyś będą musieli, któryś z nas będzie w końcu takimi mega gwiazdami KSW, no i muszą ich promować i cieszę się, że mam szansę i mam nadzieję, że tam show warte, które będzie warte po prostu tej walki. No musisz chłonąć każdą chwilę, każdy moment, bo wiesz, co Patryk mówi, że to pierwszy i ostatni co-main event w twojej karierze. Nie, świetny żart wyszedł. To zobaczymy w sobotę wieczorem. Ja jeszcze wrócę do Daniela. Wspomniałeś Daniel, ale ja miałem od razu na myśli Daniela Skibińskiego, ponieważ już w dniu jutrzejszym zmierzy się z bardzo dobrze mi znanym i myślę, że wam też, judo Jimmy Wallheadem. Teraz pytanie, jak oceniasz ten pojedynek? Ja osobiście, judo Jimmy Wallhead był moim trenerem przez kilka lat, więc chciałbym poznać twoją ocenę. Jak w klubie Ankos MMA trener Kościelski, Marek Drażyński podchodzili do tego zestawienia? Ja znam Jimmy'ego i wiem doskonale, na co go stać. Jak uważasz, na co stać Daniela Skibińskiego? No bo ostatnie pojedynki nie poszły po jego myśli i widać, że ta ambicja została, delikatnie mówiąc, naruszona. No był cel UFC, był cel konkretny, zdobycie nawet pasa Cage Warriors, bo takie zakusy, z tego co słyszałem, miały być, a tutaj jedna porażka i teraz starcie z mocnym zawodnikiem w co-main evencie. Wiesz co, tak nie oglądałem walki jakby rywala Daniela, wiem po prostu, że jest doświadczonym rywalem i też konkretnym.
ale patrząc na Daniela w tych przygotowaniach, wiesz, mega, ta ambicja została troszkę podrażniona i mega, on zawsze w sumie się przykłada do treningów, jest mega takim tytanem pracy, ale naprawdę ma mega formę i chcę pokazać, że te dwie przegrane to była tylko pomyłka, wypadek przy pracy. I myślę, że Daniel jest w stanie to wygrać i zrobi to jutro. Kogo jutro zobaczymy u Daniela Skibińskiego w narożniku, a kogo zobaczymy u Ciebie? No bo jak wiadomo, w piątek, jeśli się nie mylę, Londyn, a sobota Kielce. No lekka odległość. Myślę, że trener Andrzej Kościelski awionetko by w tak szybkim czasie nie doleciał. W ogóle Londyn jest na pewno jutro, nie w sobotę, tak? Wydaje mi się, że w piątek. Jutro. W piątek. Ja pomyliłem, tak więc... Nie. Tak. O Boże, to gdzieś dzień... Dzięki Bogu tym razem ja się nie pomyliłem, więc w takim razie co z narożnikami? Wiesz co, trenerowi akurat wypadły jakieś ważne sprawy i naprawdę nie mógł ich przeskoczyć. No czasem się tak zdarza niestety. Na pewno i ja i Daniel chcieliśmy, żeby trener był z nami. Ale będę miał dzisiaj w sobotę w narożniku Huberta Lotte, Marcina Przywskiego i Artura Gwoździa. A z Danielem pojedzie chyba, podejrzewam, Kamil Oniszczuk i Marek Dyrzyński, trener Stójki. Ja bardzo Ci dziękuję za wyczerpujące rozmowę. Życzymy Ci pomyślnego zbijania wagi, no bo myślę, że wielu fanów na to czeka, Patryk Kaczmarczyk sam też. I co, widzimy się jutro na ważeniu. Życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Super, dzięki, pozdrawiam, zapraszam w sobotę. Dzięki.